Postęp ludzkości to nie bogacenie się kosztem wyzyskiwanych, biednych, których dziś w świecie nie brakuje i przybywa. Postęp ludzkości to miłość do każdego człowieka i dzielenie się z nim wszystkim, czego ten człowiek potrzebuje. Każdy bogacz myśli, że coś tu na Ziemi ma i to jest Jego, a tak naprawdę wszystko należy do Boga, gdyż to On wszystko stworzył. Ale jeśli ktoś coś ma i to w nadmiarze, a nie dzieli się tym, chociaż okazji ku temu mu nie brakowało, będzie kiedyś płakał, że tego nie zrobił. Chrystusowe słowa są i będą aktualne do końca świata. Biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą, oraz nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Znamienne jest również i to, że dziś, chociaż tyle mówi się o pieniądzach, to zaczyna ich coraz bardziej brakować chociaż nadrukowanych jest dużo starczyłoby dla wszystkich lecz ci którzy już dali się nabrać szatanowi myślą tylko o sobie gromadzą gromadzą chowają i umierają nieszczęśliwi bo zabrakło im czasu by nawet z tego bogactwa skorzystać zaślepienie mamoną jest szatańskim zaślepieniem Dlatego też coraz więcej jest niesprawiedliwości w podziale dóbr. Jedni mają za dużo, a drudzy głodują i żyją w biedzie. Poprzez bogactwo nie zobaczy się Boga i to nie jest prawdą, że jak ktoś będzie miał więcej, to będzie z innymi się dzielił. Powinno dojść do tego, aby wszyscy byli bogatymi, lecz by to bogactwo nie przesłaniało nigdy Boga. Człowiek jest egoistą, obiecuje, gdy się dorabia, później gdy już ma, o obietnicy zapomniał i nie widzi tego, że drugiemu jest źle. Ale też zawsze bardziej podenerwowani są ci, którzy mają dużo. Nie jeden bogacz zrzuciłby całe to bogactwo, aby być szarym człowiekiem, bo i jego dodatkowe cierpienia płyną z bogactwa. Wewnątrz serca takiego człowieka rozgrywa się często wielki dramat, tragedia, o jakim się ludziom nie śniło. Dziś szatan jest przede wszystkim chciwości pieniądza i tylko nielicznym udaje się wyrwać z jego szponów. Człowiek, który nie walczy z pokusami chciwości, nie ma umiaru, i gdy zacznie choć trochę gromadzić, ciągle chce więcej, dopóki się nie zmęczy lub nie zachoruje. Dla wszystkich ludzi na ziemi starczyłoby chleba, mieszkań, pól, pieniędzy. Ale ludzka chciwość podsycana przez diabła na taką sprawiedliwość nie pozwoli. Dlatego też ludzie sami siebie niszczą przez własną pychę. W imię zysku wytwarzają i to, co ludziom szkodzi, co szkodzi ich zdrowiu, i jeszcze na dodatek nazywają to cywilizacją. A przecież to nie jest żadna cywilizacja, tylko nowe cierpienia i szybsza śmierć. Przez chciwość i bogactwo wielu ludziom przewraca się w głowie, tacy szybciej ulegają szatanowi i wtedy bardziej pracują tylko na własną zgubę. Na własną krzywdę zmartwienia i krzyż. Czy to, co dziś proponują starsi młodym ludziom, jest naprawdę dobre i mądre? Warto się nad tym zastanowić, aby nie zmarnować życia, które jest tak krótkie. Pan Jezus, który naprawdę nas kocha, nie miał nic na tej ziemi, a przecież wszystko do Niego należy. Posłuchajmy Jego przypowieści. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu zrobić. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów, i rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz. Pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do Niego Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, to znaczy tej nocy umrzesz. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga, kończy Jezus. Być bogatym u Boga oznacza być dobrym, kochać bliźnich, bo miłość jest prawdziwym skarbem, mieć dla drugiego człowieka otwarte i życzliwe serce. Największym bowiem bogactwem jest dobro dane drugiemu człowiekowi. I tak naprawdę bogatym jest ten, który na pierwszym miejscu stawia Boga, gdyż tylko u Niego jest wszystko i wszystko do Niego należy. Samo polskie słowo Bóg wywodzi się od bogactwa. Mieć Boga, mieć bogactwo, mieć tego, który jest Panem wszystkiego, co stworzone tego, co jest dla człowieka widzialne i jeszcze niewidzialne. Stać się niewolnikiem czegokolwiek na ziemi, a zwłaszcza pieniądza to inaczej dać się uziemić szatanowi który wmawia ludziom, że żyje się tylko na ziemi i dla ziemi, a przecież ziemia jest również grobem dla naszych ciał. Czy ktoś mądry szuka życia w grobie? Nie opłaca się więc aż tak uziemiać własnej duszy, która szuka prawdziwego szczęścia tam, gdzie życie nie kończy się i którego nie dadzą żadne pieniądze. Stąd, święty Jakub, przestrzegam, a teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam, i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu pana zastępów. Żyliście bez trosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego. Nie stawia wam oporu. Dla chciwości pieniądza, Ludzie ludzi przekupują, ferują niesprawiedliwe wyroki, zgadzają się na malwersację, korupcję, oskarżają niewinnych, a uwalniają winnych. Wtedy nie liczy się już żadne prawo, ani boskie, ani ludzkie. Dziś wyraźnie to widzimy, również niestety w naszej Ojczyźnie. Ilu też młodych dało się na to nabrać. Bo taki mieli przykład od starszych. Ale młody człowiek często jest jeszcze mądrzejszy od starszych, bo nie dał się do końca zakłamać, i jeszcze rozróżnia głos Boga i głos szatana. Obyś i ty, młody przyjacielu, nie dał się nabrać diabłu. Zaglądaj więc częściej do Ewangelii, tam znajdziesz prawdę Jezusa Chrystusa, który naprawdę Ciebie kocha. I chcę dla ciebie dobra.